Chrześcijanin, trzeźwość. Mówiliśmy wczoraj różne słowa od Pana, mające dodać nam otuchy, odebrać nam nasze siły, które mogłyby nam przeszkadzać w podążaniu ku wieczności. Ogólnie jest to dla nas bardzo ważne. Zobaczmy, że Jezus był bardzo trzeźwy, chodząc po tej ziemi. Każda cząstka czasu na tej ziemi była pełna trzeźwości. Pełnego działania w poddaniu się woli Ojca. Nic nie było w stanie rozproszyć Jego uwagi. Gdybyś w cudzysłowiu rozebrał umysł Jezusa, zobaczyłbyś tylko jedno. Uwielbiony Ojciec. Jeśli w Twojej głowie będzie uwielbiony Jezus, to będzie dla nas doskonałe rozwiązanie w życiu na ziemi. Uwielbiony Jezus, bo Duch Święty przychodzi uwielbić Jezusa. Jeśli znajdziesz to w sobie, to znaczy, że Duch Święty osiągnął cel i napełnił twój umysł uwielbieniem Jezusa. A więc zaczynamy czcić go myślą, słowem, czynem. To wszystko spływa z naszego umysłu, bo to, o czym myślimy, tak też najczęściej żyjemy. Jeśli myślimy w cudzysłowie o tym, to tam poruszamy się. Jeśli myślimy o Bogu, to chce się nam go chwalić, chce nam się żyć każdym Jego słowem. A jeśli myślimy o innych rzeczach i w cudzysłowie to jest ważniejsze, wówczas myślimy jak to osiągnąć i mijamy się z celem. Trzeźwość na ziemi to jest podstawa każdego ucznia. Słowo Boże mówi, bądźcie trzeźwymi, abyście mogli się nieustannie modlić. To nie znaczy, że jak nie pijesz wina, piwa, wódki, to jesteś trzeźwy. Upicie to jest też pożądanie tego świata. To jest człowiek pijany, który pożąda rzeczy, które mają i tak zginąć. Tak jak pijany robi coś, co zupełnie nie jest sensowne, niszczy i psuje coś, co będzie mu potrzebne. A więc trzeźwość to nie jest to, że nie pijesz wina, nie upijasz się. Trzeźwość to zachować w prawości umysł, żeby myśleć o tym, co w górze, o tym, czego naprawdę potrzebujemy i tym umacniać się nawzajem to jest najważniejsze dla nas. Jeśli to zostaje osiągnięte, to znaczy, że Bóg może prowadzić nas swoją drogą. Słowo Boże mówi, że Bogu podobają się ludzie stałego umysłu. Widzisz człowieka na zgromadzeniu, po zgromadzeniu, w pracy, w szkole i zawsze jest jednakowy. Bogu podobają się ludzie, którzy doszli już do tego, że mają ustalony sposób myślenia i patrzenia. Nie tak, że spotykasz człowieka jak pijanego, żartuje, wygłupia się, a później na zgromadzeniu jest taki poważny, taki trzeźwy. Wtedy widać, że człowiek zachowuje się zależnie do miejsca, a nie do Boga, gdzieś frywolny, a tutaj z taką pobożną miną. Można być na zgromadzeniu i uśmiechać się, cieszyć, radować się Bogiem, a być w świecie i być smutnym, że ludzie giną w głupi sposób, gubiąc się w rzeczach tego świata, tracą coś najcenniejszego. Zamieniając to, co najcenniejsze, na to, co przemija. Naprawdę bycie z Bogiem jest dla nas radością, ponieważ On jest Bogiem radosnym. Spójrzcie na to wszystko, co stworzył: te kwiaty, drzewa, ptaszki, barwy, kolory, w tym widać Boga radości i zadowolenia. Mógłby stworzyć wszystko szare, a to wszystko jest barwne, kolorowe, rośnie, rozwija się. Bóg jest Bogiem radości. Kiedy grzesznik upamiętowuje się, Bóg jest szczęśliwy. Bóg lubi się cieszyć. Słowo Boże mówi, że Bóg w ukryciu płacze nad stanem swego ludu, ale nie jest to normalny stan Boga. Normalnym stanem Boga jest radość. Dlatego słowo Boże mówi o owocu Ducha Świętego. I co jest w tym owocu? Radość. Ta radość przychodzi z nieba. To nie jest ziemska radość z powodu rzeczy. Na przykład, że mam fajny samochód, super dom, fajną pracę, pieniądze na koncie, jestem zadowolony, mogę robić co chcę. Nie, to jest żadna radość. Przysypią człowieka prochem i koniec. Radość to jest to, że znasz Boga, a Bóg zna ciebie i wtedy przychodzisz w każde miejsce, i Bóg jest centrum twojego przyjścia. Może być to uboga chatka albo bogata. Kiedyś byłem u pewnej siostry i przyszła jej koleżanka, wtedy Bóg mi dał takie słowa, że byłem pod ogromnym wrażeniem, co Bóg dawał mi dla tej jednej osoby otrzymałem wtedy takie objawienie Bożego Słowa, że mogłoby nakarmić się tysiąc ludzi, a Bóg dał to dla tej jednej osoby, dla tej siostry i dla mnie. On jest Bogiem hojnym. To nie miejsce określa, nie ilość ludzi, tylko to jak On może przyjść na to miejsce i zaznaczyć swoją obecność, przez wylanie swojej hojności. Wiemy, że Jezus był u bogatego faryzeusza, a niewiasta, grzesznica sprawiła mu więcej radości niż ten bogaty, który zastawił stół i mówił: W cudzysłowie, panie Jezu, witam cię tak hojnie. Jesteś dla mnie taki cenny, taki ważny. A zapomniał umyć mu nogi, pocałować go. Był tak zaferowany wspaniałością swojej zastawy, i pewnie myślał, że teraz będzie mógł wszędzie powiedzieć: Ugościłem Jezusa jak tylko potrafiłem. A Jezusowi chodziło o stan serca. Ta niewiasta przyszła do Jezusa i własnymi łzami obmyła mu stopy i wytarła włosami. Jezus powiedział: Bardzo miłuję, ponieważ wiele jej przebaczono. Inna jest skala myślenia Jezusa niż myślenia ludzi. Pamiętamy rozmowę Jezusa z kobietą przy studni. Jezus czyni ją już jakby swoją uczennicą. Kobieta, pod wrażeniem tego, kim jest Jezus, pobiegła, by rozgłaszać wieści o nim. Kiedy przyszli uczniowie, by dać mu jeść, Jezus powiedział, że ma już inny pokarm. Taką radość sprawiało mu, kiedy człowiek doświadczył prawdy i z tą prawdą mógł być taki szczęśliwy, tak zadowolony, że mógł powiedzieć to innym ludziom, że to jest ten prawdziwy Jezus. To sprawia radość, a nie to, ile rzeczy wystawimy. Ludzie czasami myślą, że postawią wspaniały budynek, o złocą go dla Jezusa i to Jezusowi sprawi zadowolenie. Nie, Jezusowi sprawia zadowolenie, gdy w serce wnika światło. Można powiedzieć, że zbawiciel to ten, który kocha się zbawiać. On nie przyszedł zatracać, on kocha się zbawiać ludzi. Jemu sprawia radość zbawiać i kiedy on przelewa to na nas, swoich uczniów, wtedy nam sprawia radość zbawiać innych. Nie chodzimy, nie mówimy, nie kwękamy cały czas, że ludzie tacy źli. Wiemy, że cały świat tkwi w złym ale radość sprawia nam, kiedy ktoś odwraca się od grzechu do Jezusa. Czasem ludzie wierzący w nienormalny sposób spodziewają się, że świat będzie sprawiedliwy. To znaczy, że ktoś chyba upił się, bo przestał myśleć normalnie. Świat tkwi w złym. W nawiasie 1 Listiana 5,19 nie mamy nawet prawa spodziewać się od świata sprawiedliwości, ale od wierzących tak. Często człowiek nie spodziewa się sprawiedliwości od wierzących, ale od świata, żeby pamiętali różne rzeczy, żeby wywiązali się z powierzonych zadań. To przecież jest świat, który jest pod władzą szatana. Pokażę Wam pewną rzecz, Otwórzmy trzeci rozdział księgi Zachariasza. Jest tu arcykapłan, człowiek z pozycją religijną. Wydawałoby się, że kiedy człowiek ten staje przed Bogiem, to sprawa jest prosta. Jest on i Bóg. Ale co tu widzimy? Cytat. Potem ukazał mi Jozłego, arcykapłana, stojącego przed aniołem pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Po której stronie jest szatan? Kto stoi po prawicy? Ten, który ma prawo do podejmowania decyzji. A więc szatan ma prawo podejmować decyzję w sprawie arcykapłana i oskarża go. Cytat. Wtedy anioł pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi pan, szatanie, niech cię zgromi pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozuę był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. Zbuntowany anioł, szatan, mógł stać po prawicy arcykapłana, ponieważ jego szata była brudna, bo żył w złym. Człowiek w świecie żyje w złym, i po jego prawicy stoi szatan. I dlatego słowo Boże mówi do uczniów Jezusa. Nie walcz z ciałem i krwią, walcz z władztwami ciemności, ponieważ to one są władcami tego człowieka. Po prawicy tego człowieka w świecie stoi szatan, i po wielu wierzących też, którzy nie mają czystej szaty, nadal mają brudną, to znaczy nie oczyścili się z przedtem popełnionych grzechów. Słowo Boże mówi do Tymoteusza, że są ludzie wierzący, którzy nadal są niewolnikami diabła. Szatan nadal jest po ich prawicy, nadal rządzi nimi. Przychodzą na zgromadzenie i mają miny takie, jakby przyszli na pogrzeb. A kiedy znajdą się w świecie, gdzie im się podoba, są bardzo zadowoleni, bo raptem mają to, co jest ich żywiołem. Szaty ich świadczą o tym, gdzie chodzą i co ich cieszy? Katorga to jest być na zgromadzeniu i cieszyć się Panem, a zadowolenie to być w świecie. Władcą ich jest szatan, bo dla Jezusa przyjemnością jest być z Ojcem. Dla wszystkich, którymi włada Jezus, przyjemnością jest być przed obliczem Boga, uczyć się słów Boga. Słuchajcie, kiedy coś mówione jest na zgromadzeniu, i zważajcie na to, co jest mówione, bo od tego zależy, czy wasz słuch będzie czysty. Czasami mówię pewne rzeczy w zgromadzeniu i pomimo, że wszyscy słuchają, to pewni słyszą, a pewni nie słyszą i tak później robią po swojemu. Tak właśnie jest w działaniu, kiedy człowiek nie stoi prawidłowo przed Panem Jezusem. Wtedy pan mówi a człowiek i tak nie słucha, bo ma swój styl życia nakręca go ktoś, kto chce mieć inny porządek, niż chce mieć Jezus, kiedy wódz w wojsku wydaje rozkaz, wojsko ma słyszeć rozkaz i wykonać. to jest zadanie i za to wojsko odpowiada Jeśli nasz wódz Jezus mówi, to mamy słuchać go i przyjąć to w cudzysłowiu. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów. Tak ważne jest słuchać tego, co mówione jest w zborze. Jak słuchasz kazań? Czy słuchasz i nie słyszysz? Weszło jednym, wyszło drugim. I po wszystkim nic nie zostało. To jest doświadczenie. Słuchaj tak, żeby uważać, żeby myśleć, zastanawiać się. Kiedyś mówiliśmy o radiotelegrafiście, który szukał pracy i kiedy było tak trudno dostać pracę, był zupełny kryzys. Kiedy przyszedł do biura jako jeden z kandydatów, uważnie słuchał. W pewnym momencie wszedł do pomieszczenia, przed którym siedziała kolejka kandydatów. Za chwilę wyszedł i oznajmił, że właśnie dostał pracę. Inni, którzy byli już tam wcześniej, wyrazili oburzenie. Człowiek ten oznajmił, że właśnie nadawano alfabetem Morsa, że kto usłyszy zaproszenie, niech wejdzie. I on był właśnie tym, który usłyszał. A więc bądźmy trzeźwi, to jest bardzo ważne. Czasami jedziesz samochodem i ta trzeźwość uratuje ci życie, bo usłyszałeś i zachowujesz to, co mówi ci Pan. Czasem w pewnych wydarzeniach Duch Święty mówi delikatnym głosem w cudzysłowiu, nie wchodź w to nie rób tego, albo zrób to. Arcykapłan ma brudną szatę. Nadal zarządza nim diabeł. Jak Bóg może zmienić to zarządzenie? Jest tylko jeden sposób na zmianę władztwa. Tu zobaczymy ten sposób. Cytat. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę. Zachariasza rozdział trzeci. Werset trzeci i czwarty. To jest odebranie władzy szatanowi. Na krzyżu diabeł został rozbrojony. Na krzyżu z każdego człowieka w Jezusie jest możliwość zdjęcia brudnej szaty, oczyszczenia się ze swoich grzechów w jego krwi, zmiany władcy. Każdy człowiek może zmienić władcę poprzez czyn Jezusa a nie poprzez jakikolwiek swój czyn. My nie możemy sami zrzucić brudnej szaty. Dlatego w liście do kolosan napisane jest, że Bóg zewleka z nas ciało grzechu, tą brudną szatę. To czyni Bóg i zmienia się władza. Gdyby Bóg nie zrobił tego, władcą pozostaje diabeł do śmierci i idziemy w ogień tam, gdzie on też będzie. A więc w czasie naszego życia musi zmienić się szata. Rodzimy się w grzechu, jest to brudna szata, słowo Boże mówi: W grzechu poczęła mnie matka moja. Grzech rodzi grzech, grzech rodzi śmierć i wszyscy ludzie umierają, ale to przerywa dopiero Jezus jako życie. Spłaca dług grzechów naszych i darzy nas życiem. Które przechodzi poprzez śmierć. Dopiero Jezus jest tym bogactwem dla człowieka, który kończy władztwo diabła i grzech. Orężem jest zakon, który wydaje wyrok, śmierć za grzech. Diabeł posługuje się tym, gdyż takie jest prawo. Bóg powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. A więc diabeł akceptuje to, i to jest Jego oręż, Jego uderzanie w człowieka. Kiedy Jezus umarł za nasze grzechy, doświadczenie zmieniło się. Jezus mówi: Jeśli zachowasz moje słowo, śmierci nie użysz na wieki. Trzeźwość jest bardzo ważna, kiedy słuchamy Jezusa i poznajemy Jego słowa. Człowiek pijany, słuchając, kiwa głową, tak, tak. I często nawet nie wie, o czym ty mówisz. Człowiek trzeźwy zdaje sobie sprawę i kiedy mówisz mu, uważaj, tam jest niebezpieczeństwo, reaguje prawidłowo i nie wchodzi tam. Człowiek, który żyje w świecie, nie należąc do Jezusa, cały czas żyje w taki sposób, jakby spał na maszynie, która ma noże do cięcia. Gdyby ktoś uruchomił tą maszynę, człowiek zostałby natychmiast pocięty. Tak żyje człowiek w świecie, gdyż w każdej chwili może przyjść śmierć i zakończyć jego ziemskie doświadczenie, i doprowadzić do stanu, kiedy człowiek będzie musiał stanąć przed Bogiem w brudnych szatach. Dlatego tak ważny jest Jezus. Dla nas, chrześcijan, którzy wierzymy, najważniejszy jest Jezus. Dlatego tyle zła dzieje się między wierzącymi ludźmi, bo Jezus nie jest najważniejszy. Nadal jestem w cudzysłowiu ja najważniejszy i moje potrzeby, moje, moje i to nadal jest władza diabła. Można być wierzącym diabłem, wierzącym grzesznikiem, który żyje w swoich grzechach, który nadal chodzi w brudnych szatach, a można być czystym wierzącym. Słowo Boże mówi: Kto ma czyste szaty, niech nadal oczyszcza je, a kto brudny, niech nadal się brudzi. To jest napisane do ludzi wierzących, do kościoła, a nie do świata. Między wierzącymi są ludzie, którzy lubią chodzić w brudnych szatach, bo jest im tak wygodnie, żyją jak chcą, wchodzą w swoje grzeszne namiętności. A później przychodzą do zboru i ładnie modlą się, śpiewają, wychodzą i dalej chodzą w swoich brudach. To jest obrzydliwość, to jest jak ten arcykapłan, jeszcze sprzed Bożego wprowadzenia zmiany w jego ziemskim doświadczeniu, kiedy ta szata zostaje mu zewleczona. Zobaczmy, co dalej będzie działo się z tym arcykapłanem. Cyta. Zdejmijcie z niego brudną szatę, do niego zaś rzekł. Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Zachariasza rozdział trzeci, werset czwarty, część b. Tak jak wchodziliśmy w wody chrztu, grzechy zostały z nas zdjęte i dostaliśmy odświętne szaty. Co to znaczy odświętne szaty? Czy masz w domu takie odświętne ubranie, nie takie codzienne? W takiej szacie nie pójdziesz do obory czy na grzybki. Taka szata daje ci prawo, by być na weselu. I z taką odświętną szatą mamy dotrzeć do końca. Szata, którą dostaliśmy w Chrystusie, nie może stać się nam pospolita. Musi być dla nas ważna w codzienności. Cytat. Potem rzekł. Włóżcie mu na głowę czysty zawój I włożyli mu na głowę czysty zawój I przyoblekli go w szaty A anioł Pana stał przy tym Zachariasza rozdział trzeci, werset piąty W terminologii nowotestamentowej Powiedzielibyśmy Załóżcie mu przyłbicę zbawienia Czyli czysty sposób myślenia Umysł zostaje uwolniony z grzechów swoich, przemieniony w swoim duchu, dostaje inne myśli. Z Boga. Teraz przeczytamy kolejny wiersz, który jest bardzo ważny dla mnie i dla ciebie, jako do wierzących ludzi. Cytat. Potem dał Anioł Pana uroczystą obietnicę Jozłemu. Tak mówi Pan Zastępów. Jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Zachariasza, rozdział trzeci, werset szósty i siódmy. Inaczej uczynię cię jednością z tymi, którzy tu są. Dołączysz do obłoku świadków. Którzy żyli już przed Tobą i którzy też tak stali przed Bogiem, staniesz się jednością doskonałej Bożej Woli. I to jest bardzo ważne, by zachować to, żeby chodzić tylko Jego drogami, pilnować się Jego słów, cieszyć się tym, co On do nas mówi. Koniec z frywolnością, dzieci Boże, ponieważ Nowy Testament mówi o pełnym uzbrojeniu. Własne pomysły mogą być takie w cudzysłowiu jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś bezpieczny, Pan nie pozwoli, żeby stała ci się krzywda. nie musisz nawet martwić się o to, co robisz, jak robisz Bóg ci nic nie zrobi, bo jesteś jego dzieckiem. nie nowy testament mówi, że gdy jesteś jego dzieckiem, musisz być uzbrojony szczelnie. Ponieważ wychodzisz na wojnę, Bóg dopuszcza, że wchodzisz w wojnę z przeciwnikiem, tym, który był twoim władcą. Teraz on próbuje dalej mówić, ty musisz to zrobić, ale ty w tej zbroi mówisz: Jezus zwyciężył i nie robisz tego, co chce diabeł. To jest właśnie trzeźwość bycia dzieckiem Bożym. Jesteś już uzbrojony, i diabeł nie może rozkazać ci, i być władcą twoim, który mówi: Ty musisz to zrobić. Teraz jesteś uzbrojony, teraz twoją władzą jest Jezus. I to jest właśnie zwycięstwo dzieci Bożych na ziemi. Jeśli tego nie ma, to człowiek ma zamieszanie. Nigdy nie wiesz, kiedy możesz na niego liczyć. A kiedy nie? Na Jezusa możemy zawsze liczyć, kiedy widzimy wierzących ludzi, którzy żyją w takim zamieszaniu, i gdybyśmy myśleli, że taki jest Jezus, to nie wiedzielibyśmy, czy On pomoże nam, czy nie. Ale Jezus mówi: Kto będzie wzywał imienia mojego, zbawiony będzie. To znaczy, że Jezus słyszy nas cały czas. On cały czas jest zajęty nami. Ja ani chwili nie przestaje. My śpimy, a On nie. Wstawia się za nami przed obliczem Ojca. Karmi nas, spoi, ubiera, zgromadza. On chce mieć nas trzeźwymi na ziemi. Żyjemy dlatego, bo żyje w nas Pan, żeby czuwać nad nami. Ile razy doświadczałem, jak diabeł próbował atakować mnie w nocy. Duch Święty budził mnie, Robiliśmy porządek z Duchem Świętym i dalej spałem sobie. Pan jest z nami, żebyśmy byli trzeźwi nawet wtedy, kiedy śpimy. Doświadczenie pokazuje nam, że diabeł chciałby przychodzić do nas i w nocy. I to jest wierność Boga, który zachowuje nasze umysły w czystości, w prawości, żebyśmy mogli do Niego należeć. Dla mnie i dla Ciebie jest to ważne, żebyśmy strzegli Jego dziedzińców, pilnowali się Jego domu, a nie byli ludźmi, którzy raz mieszkają w namiotach bezbożnych, a raz w namiotach świętych. Ze świętymi to modlimy się i śpiewamy, a z bezbożnymi to coś łykniemy sobie, głupio pośmiejemy się i pożartujemy, tak nie da rady. Gdyż Jezus jest niepodzielony. A więc musimy pilnować porządku, chodzić Jego drogami. Cytat. Słuchaj więc arcykapłanie Jozue, Ty i Twoi towarzysze, którzy siedzą przed Tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę, latoroś. Bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozułem, a na jednym kamieniu jest siedem oczu, wyryję napis, mówi Pan Zastępów, i jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe. Zachariasza rozdział trzeci. Werset ósmy do dziesiątego. To chodzi o Jezusa, i my zapraszamy do Jezusa. Czy wiecie, jakie są potrzebne zgromadzenia, gdzie ludzie przychodzą do Jezusa? Wystarczy takich ludzi, którzy przychodzą na zgromadzenia po to, by odbyć akt religijny. To są ludzie, którzy są zakałą chrześcijaństwa. Powinni natychmiast uporządkować swoje wnętrze. Tak nie przychodzi się do Jezusa. Gdyby oblubienica tak przychodziła do oblubieńca, on powiedziałby: Słuchaj, po tym jak widzę, jak ty przychodzisz do mnie, wątpię, żebyśmy byli dobrym małżeństwem. Raczej rezygnuję. To małżeństwo jest na wieczność, a nie na chwilę. Tu nie może być pomyłki. Gdy przychodzimy przed oblicze Pana jako Kościół, to nie możemy być frywolni. Musimy uczyć się, jak przebywa się z tym oblubieńcem. To jest nasz czas. Jezus chce mieć oblubienicę świętą, czystą, nieskalaną. Nie możemy bawić się w religię, bo to jest strata czasu. Musimy uczyć się naszego Pana, co Jemu podoba się, i chodzić Jego drogami, codziennie pilnować się Jego dziedzińców. Wtedy Pan będzie przychodził na zgromadzenia i napełniał nas chwałą, zadowoleniem, szczęściem, wdzięcznością. To tak jak bogaty nalewa do garnka biednego, tak Jezus chce nalewać do naszego naczynia to, co piękne, czyste i nieskalane. Tego właśnie potrzebujemy, kiedy razem spotykamy się. Przychodzi do Ciebie taka radość, bo wiesz, że Pan jest na zgromadzeniu. Można powiedzieć, że człowieka najlepiej nastraja mina drugiego, ale do czego chce nastroić? To nie jest dobre, że chrześcijanie mają takie miny, to jest grzech, bo diabeł prowokuje wtedy drugiego, żeby też zablokował się, zamknął. Dlaczego nie uśmiechasz się z samego rana? Cieszysz się, Bóg dał mi dzisiaj nowy dzień, Spotykasz drugą osobę i też się cieszy. Kiedy dajesz przystęp diabłu, on zaraz mówi: Zobacz to, zobacz tamto. Mina już spadła, chodzisz z gradową miną, która chce pobić kogoś tym wrogiem, który stoi po twojej prawicy. Po co to? Czy taki jest Jezus? Nie. A więc człowiek powinien sam rozpoznać, kto teraz próbuje rządzić nim? Ale władza diabła może być tylko wtedy, kiedy w nas jest grzech. Jeśli nie ma grzechu, to on może kusić nas, ale nie może władać. Gdy jest już grzech, to on może władać. Musi być grzech, kiedy człowiek funkcjonuje w taki sposób. Ten grzech trzeba usunąć przez krew Jezusa, przez Krzyż Pański. Wtedy z powrotem będzie władza Jezusa, a próba kuszenia diabła. Będziesz wiedzieć, jak sobie poradzić z tym. Jezus zmazał jednego dnia winem wszystkich ludzi: wszystkich ludzi, morderców, gwałcicieli, kłamców, obłudników i tych, którzy otwierają jakieś punkty karmienia i są niby dobrymi ludźmi, ale pracują też dla swego imienia. A nie dla imienia Pana, wszystkich grzeszników. Jezus oczyścił swoją krwią, i teraz wszyscy mamy świętą możliwość chodzić w czystości z powodu Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że diabła zwyciężamy przez krew Jezusa, który chciałby przychodzić i dalej rządzić nami. Musisz nauczyć się nowych rzeczy. Tyle lat chodziliśmy w grzechach. Nauczyliśmy się, jak żyć w grzechach i udawać fajnych ludzi, a teraz musimy nauczyć się, jak nie udawać fajnych ludzi i oczyszczać się ze swoich grzechów. Musi się to zmienić, ponieważ zmieniła się władza. Podobnie, gdy w naszym kraju władza ustaliłaby jakieś prawa, potem władza zmienia się i mówi: uznajemy, że te prawa, które tamta władza narzuciła na was, są złe i zmienimy je. Byliście utrapieni, nękani, wyłudzali od Was pieniądze. My kończymy to i zaczynamy rządzić tak, żebyście byli szczęśliwi, zadowoleni, by wdzięcznym sercem należeć w tym miejscu do siebie nawzajem. I tak przychodzi władza Jezusa do Twego serca z powiewem Ducha Świętego, ze świętym zadowoleniem nieba. Jesteś już bogaty, choć w kieszeni możesz mieć niewiele. Jesteś bogaty, bo masz w swoim sercu bogactwo. W tej trzeźwości jest szczęście. Jeżeli spotkasz trzeźwego chrześcijanina, to on zawsze jest wdzięcznego serca. Trzeźwość łączy się z zadowoleniem, z chęcią przebaczenia. Zminięciem wielu rzeczy, które zaobserwowałyby człowieka pijanego. Dlatego jest tak ważne w naszym należeniu do Pana, w naszym uczniostwie, by zawsze pamiętać, że był dzień w naszym życiu, kiedy Bóg zdjął z nas brudną szatę. W księdze Izajasza również czytamy o brudnej, splugawionej szacie. Cytat. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Księga Izajasza 64:6. Zauważmy tu, że nasze cnoty są jak szata splugawiona. Cytat. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Otwórzmy jeszcze treny Jeremiasza 3,39. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Na co może uskarżać się? Na życie? Że ludzie tacy źli? Że tak mało dbają o nas? Czy tak? Cytat. Niech się uskarża na swoje grzechy. Panie, dlaczego ja jeszcze w ten sposób żyję? Jeśli Ty umarłeś na krzyżu... To dlaczego to jeszcze ze mną się dzieje? Panie, proszę posil, wzmocnij mnie. Niech człowiek uskarża się na to, że nie ma serca do tego, co miłe jest Panu, a nie na to, że mu brak pieniędzy. Niech uskarża się, że gdzieś jest jeszcze niedobrze w Jego sercu. W cudzysłowiu, Panie, przecież przyszedłeś zbawić mnie. Wiecie, jakie to jest cenne? Cytat. Czy z ust najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre. Treny 338. Bóg wydał nas pod władzę szatana, bo zgrzeszyliśmy. W cudzysłowiu, chcieliście słuchać szatana, to słuchajcie, a zobaczycie, do czego doprowadzi was. Nieraz mówimy, skoro jesteś taki uparty, zawzięty, idź i skosztuj, czy ci to pomoże. Jak nauczysz się to przyć, mam otwarte serce. Bóg daje też przebaczenie, możliwość powrotu. To dobro również pochodzi od Boga, że możemy wrócić do Boga w Jezusie Chrystusie i to jest dla nas cudowna łaska. Cytat. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Myśmy odpadli i zbuntowali się, dlatego Ty nie przebaczyłeś. Treny 3:40-41 Musimy wrócić na Jego warunkach. Wróciliśmy, daliśmy zanurzyć się w śmierć Chrystusa, to przestańmy grać rolę starego Adama i starej Ewy. Po co nam to? Czy chcemy podobać się diabłu? To jest bez sensu. Bądź prawdziwy. Nareszcie możesz być prawdziwy, trzeźwy, cieszyć się Jezusem, chwalić Boga, wznosić do Niego czyste dłonie, jak uczeń, który naśladuje swego nauczyciela. Po co mamy służyć diabłu? Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. W cudzysłowiu, jak gorliwie służyliśmy grzechowi, tak przynajmniej gorliwie służmy sprawiedliwości Bożej. Jak oddawaliśmy się grzechowi, tak jeszcze bardziej oddawajmy siebie Bogu. Czy wiecie, jakie to jest piękne, gdy człowiek do tego dochodzi? Starsi uczniowie już wiedzą pewne rzeczy. Możemy mówić coś młodszym, a Jezus wie wszystko i od Niego pochodzi nauka. W tych sprawach musimy nawzajem umacniać się, posilać, aby nie zgubić się w tej wędrówce. Naprawdę przestań myśleć już, jak myśli stary człowiek. Mówię zawsze tak, że niewiasta, która staje się chrześcijanką, musi skończyć z tym, co poznała w domu swojej bezbożnej matki. Mężczyzna, który staje się chrześcijaninem, Musi skończyć z tym, co poznał w domu bezbożnego Ojca. Od tej chwili Ojcem staje się Bóg w niebie, a Matką nowa Jerozolima. Od tej chwili jest czystość i nie stare cielesne nawyki, ale najważniejsze jest to, co z góry przychodzi do nas. Jeśli nie skończymy z tym, to będziemy mimo wszystko przenosić te stare rzeczy do swoich domów i będziemy mieli modlitwę i złość, Biblię i nienawiść będą przez cały czas mieszały się dwie wartości. Słowo Boże mówi wyraźnie, że niewiasta, która bierze męża, niech zapomni o domu swojej młodości. I to nie w sensie literalnym. W nawiasie Biblia mówi w taki sposób, że musimy zrozumieć to. Niech nabywa tego, co nasz oblubieniec, Jezus Chrystus, chce nauczyć nas. Musimy zapomnieć o wszystkim, co doświadczyliśmy z bezbożności, aby zacząć uczyć się pobożności naszego oblubieńca, Jezusa Chrystusa, aby w jego domu chodzić w czystej szacie, we wzajemnej miłości, w budowaniu się, dodawaniu sobie nawzajem otuchy. To jest piękne, to właśnie jest nowa władza nowe prawo wzajemnej miłości, wzajemnych relacji. Nie jesteśmy w stanie nauczyć się tego, chcąc wziąć to z cielesności, ale nabywamy to, biorąc z naszego oblubieńca Jezusa Chrystusa. A więc tak ważna jest świadomość Boga, pewność Boga, należenie do Boga. Druga Księga Kronik 24, 22 Czytamy tu o śmierci starotestamentowego Bożego człowieka. Cytat. Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna, a gdy ten umierał, zawołał: Niech pan w to wejrzy i ukaże. A teraz Nowy Testament. Dzieje apostolskie, rozdział siódmy. Werset 59 i sześćdziesiąty. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij Ducha Mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu Tego, a gdy to powiedział, skonał. Jezus mówi, że jeśli sprawiedliwość nasza nie będzie większa, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego. To już nie z ciała, to musi być Pan, to musi być już Jezus w nas. Pan mówił z krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To musi być już Jezus. Nie wystarczy, że jestem już powiadomiony, że staram się pełnić ten zakon, że jestem prorokiem. Nie wystarcza. Musi nastąpić zmiana pełnej władzy. Zobaczcie, że w tamtym miejscu jest. Odpłać, a tutaj przebacz. Łaska i prawda stała się dla nas w Jezusie Chrystusie i w cudzysłowie my tego nie zrobimy. Jeśli my chcemy to zrobić, to zawiedziemy na całej linii. Dobrze wiecie, jak potraficie zrzymać się, kiedy macie z kimś problemy. Ale kiedy zrobi to Chrystus w nas, wtedy będziemy miłować tych ludzi, walcząc nie z nimi ale z diabłem, który zmusza ich, aby zabili cię. A więc tą walkę toczysz już nie z ciałem i krwią, ale z władztwami ciemności, które zniewalają ludzi do takiego postępowania. Wtedy ci ludzie, widząc ciebie innego niż są wszyscy, którzy wołaliby o nienawiść, w cudzysłowie, zabij ich teraz, Boże, zobacz, co robią twemu dziecku, mogą usłyszeć, Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to musi uczynić w nas Jezus, jako w swoich uczniach. A więc Jezus każdą sprawę w nas musi po kolei uczynić nową. Wszystko musi być nowe. Nie możemy myśleć już tak jak starotestamentowi ludzie: dwukropek, znamy zakon, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i tak dalej. Ale my musimy poznać władzę Jezusa w sobie. Do tego musimy dążyć jako Jego uczniowie. On musi rządzić nami, nie my. Jeśli On to osiągnie, możesz chodzić po tej ziemi i cały czas być gotowym do odejścia do wieczności. W Ewangelii Mateusza 7:22-23 czytamy: W owym dniu wielu mi powie, Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Dlaczego? w cudzysłowie, ponieważ nadal mieliście na sobie brudną szatę. Nie zamieniliście szaty, albo zaniedbaliście czystość szaty, zabrudziliście i nie dbaliście o to, by z powrotem oczyścić ją. Waszym władcą jest diabeł, a więc nie znam was. Nie mogłem wami rządzić. Czy rozumiemy te słowa Jezusa? Dopóki Jezus jest Twoim władcą. Oczyszczasz się, i kiedy pojawi się jakiś problem i dociera do ciebie, że coś było nie tak, starasz się przyjąć to, co jest według Jezusa. Wtedy, kiedy oczyszczasz się, Pan mówi: Znam cię, bo ty dbasz o to, o co ja dbam, zależy ci na tym samym zbawieniu, na którym mi zależy wobec ciebie. Jesteś uczniem, który uczy się. Wiem, że jesteś w doświadczeniach. Wiem, że pewne rzeczy nie udają ci się. Jestem po to, by pomóc ci w tych sprawach, jako nauczyciel. Zobaczcie, że nauczyciel nie tylko uczy, ale położył życie, aby dać nam siłę i możliwość wykonać naukę w jego duchu, bo ta nauka sięga wyżej niż w przypadku ludzi starotestamentowych. Dlatego jesteśmy kuszeni już nawet w innym wymiarze niż ludzie starotestamentowi. Przybyły nam innego rodzaju doświadczenia, których oni nie mieli. Te wszystkie billboardy, telewizja, komputery, gdzie cyki łatwo można pójść za swoją cielesnością, by tracić tak cenny czas, który mamy od Pana. Nasze życie, tchnienie wszechmocnego, to jest najcenniejsze, co dostaliśmy. Kiedy Bóg odbiera tchnienie człowiekowi, kończy się jego życie i jego emocje, ciało zostają pogrzebane. Słowo Boże mówi, że dopóki masz tchnienie, jest nadzieja do zmiany Pana, z władcy tego świata na Pana Jezusa. Jest nadzieja na trwanie w Panu, nauczenie się Jezusa, wykorzystywanie każdego dnia, żeby poznać go jeszcze bardziej jako uczeń. Niech pan będzie uwielbiony za to, że on chce dawać nam poznawać się. Ale jest ten drugi pan, myślnik szatan, który przez cały czas próbuje, żebyśmy stracili czas na co innego i absorbuje nasze umysły, w cudzysłowiu, a to ten zrobił ci krzywdę, a to tamten, zamiast przebaczyć i dalej iść za panem. Dlatego Słowo Boże mówi: Przebaczajcie. Jeśli nie przebaczymy, stajemy się niewolnikami tej krzywdy. Jak skrzywdzono Jezusa? Czy stał się niewolnikiem tego? Powiedział z krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Te złe rzeczy nie były w stanie zniewolić Jezusa, żeby chodził naładowany w cudzysłowie. Zobaczcie, ile krzywdy zrobiono mi, zobaczcie, jak mnie potraktowali, jak mnie opluli, jak szydzili ze mnie. Nie chodził, i nie mówił tych rzeczy. Jezus miał przebaczenie. On walczył o zbawienie, a nie o zniszczenie tych ludzi. Jako uczniowie musimy poznawać go, bo dla mnie i dla Ciebie najważniejszy jest prawdziwy Chrystus, a nie falsyfikat. Taki Bożek, który nie zmienia życia człowieka, do którego można przychodzić z grzechami, odchodzić i nawet nie czuć, że spotkało się z kimś świętym. Kiedy do niego przychodzisz, spotykasz się ze świętym. Jeśli widzisz, że masz brud, to wiesz, że jesteś brudny i trzeba to oczyścić. Stąd, kiedy spotykasz świętego, zaraz uświadamiasz sobie, to było złe. Trzeba zrobić z tym porządek. A kiedy spotykasz się z bałwanem, to odchodzisz jeszcze bardziej pewnym, że to nie jest problem. Chwała Bogu za każde słowo Boże i za ducha świętego, który uczy nas, jak mamy postępować w tym, co jest bliskie Panu. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset czwarty do ósmego. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Zobaczcie, jaka praca Jezusa, przez to będzie uwielbiony Ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i będziecie moimi uczniami. Dlatego Jezusowi tak zależy na tym, żeby uwielbiać Ojca poprzez swój stan. Ten stan pozwala nam stanąć przed Ojcem i zostać z Ojcem na zawsze. Dlatego jest taka silna praca Jezusa w tym kierunku nad nami. Myślnik, uczniowie, wydający owoc, wtedy ojciec jest uwielbiony. Niech Bóg pomoże nam, naprawdę musimy umacniać się. Jeśli ktoś krzywdzi cię, niech brat i siostra zasmucą się z tobą, ale niech powiedzą: przebacz natychmiast, nie czekaj chwili, nie pozwól, by diabeł jątrzył to, żeby rozrywał twoje serce i niszczył twój umysł. Żeby zajmował cię tym złem. Przebacz, zostaw to, idź dalej i proś Pana. Pan wie o Twoim smutku, ale niech Twoje serce i umysł będą wolne. Natychmiast im szybciej, tym lepiej, bo im dłużej trwa choroba, tym więcej może zakorzenić się i uczynić zła. Przebaczyć, to nie znaczy, że rzucisz się temu komuś na szyję. Nie. Przebaczyć to uratować samego siebie. Tamten człowiek musi jeszcze przyjść po przebaczenie, musi przeprosić. To, że ty przebaczyłeś i jesteś wolny, nie uwalnia wcale tamtego człowieka od grzechu. Człowiek musi przyjść i przeprosić, usunąć przeszkodę, ale ty ratujesz się odnoszenia urazy. Tamten może nigdy nie przeprosić, ale ty będziesz wolny. Jezus postąpił w ten sposób i chce, żebyśmy i my tak postępowali. Potrzebujemy siły z góry, żeby tak żyć. Nie da rady żyć tylko dlatego, że ja czuję się chrześcijaninem. Diabeł rozpracowuje to bardzo szybko, ale ponad wszystko potrzebujemy Jezusa, żeby móc uczyć się od Niego. Poznawać go i dlatego dziękuję Bogu, że On dzisiaj tu przyszedł. Od samego początku, jak tylko przyszliśmy na zgromadzenie, Pan już tu był, aby przywitać nas i rozradować, napełnić pocieszeniem, posileniem. To są słowa Pana. Amen.